Cześć, witajcie. Mam nadzieję, że słychać mnie dobrze. Mam nadzieję, że będę mówił w miarę z sensem, ale to się jeszcze okaże. W każdym razie dzisiaj, podobnie jak w poprzednich naszych spotkaniach, postaram się poruszyć kwestie tych prostych błędów, które są związane ze słabościami taktocznymi, choć akurat. Choć akurat tym razem będziemy mówić o czymś troszkę innym, o czymś takim powiedzmy sobie nieco może nieoczywistym, nieco takim zaskakującym, nieco umykającym nam z percepcji. Zobaczymy, jak nam to będzie dzisiaj wychodziło. E, materiał nie wiem, czy taki długi będzie, natomiast wydaje mi się też bardzo e, istotny e, i oczywiście, jak zwykle, e, gorąco zachęcam do zadawania pytań, do interakcji. Już się cieszę, że e, jeszcze się audycja nie zaczęła, już 16 łapek w górę na, e, na YouTube. To mnie bardzo cieszy. E, o, jak dużo tutaj już w ogóle. E, komentarzy na YouTube. E, witam Leszka Krzyżanowskiego, Bartłomieja Pazderskiego, programistyczną samodzielność, e, Komoto Celawaka, Łukasza e, Beoksa. E, Łukasz się pyta, czy spotkania są e, co każdy wtorek. Na razie tak, ale w przyszłym tygodniu będzie inaczej. W sobotę rusza w sobotę rusza e, Champions Chess Tour, kolejny etap w związku z czym od soboty przez kolejne 9 dni na naszym kanale będziemy codziennie od 17 transmitować pojedynki najlepszych zawodników na świecie, i w związku z tym te edukacyjne za zajęcia zostaną przełożone na kiedy indziej. Tak jak zauważyliście, dzisiaj rocznica urodzin Fischera, ale akurat nic nie przygotowałem z tej okazji. Prawdę mówiąc, szczerze. Mi to umknęło, a tak z dnia na dzień e, przygotowywać coś na temat zawodnika, o którym chyba wszystko już zostało powiedziane, bo przecież swoją karierę skończył, e, no, ile to będzie? Ponad 40 lat temu, no to, to byłoby naprawdę e, trudniej. Eee, a Kosmalow mówi, że pyta, czy kiedy, kiedy będą kolejne zajęcia e, tego typu e, No, pewnie pewnie wrócimy z tym projektem po zakończeniu Champions 6 tour, ale nie wiadomo też, czy, czy nie zdecydujemy się powolutku przechodzić w kierunku przygotowywania tego typu materiałów, bardziej dla użytkowników premium. Też będziemy na pewno o tym myśleć. Krok po kroku trzeba się tutaj decydować. Łukasz, cieszę ci się, że ci się że Ci się podobają e, nasze, nasze mm, spotkania, mam nadzieję, że dużo dają e, i e, że każdy coś może, może wynieść dla siebie. Łukasz dał subskrypcję, mam nadzieję, że i też Wy, e, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, dacie dzisiaj kilka subskrypcji to dla naszego kanału ważne, no a dla Was gwarancja że nie przegapicie naszych kolejnych materiałów, na przykład dzisiaj nie wiem czemu to spotkanie było zaprezentowane, że zaczyna się 22.30, czy coś takiego, mimo że, że od początku planowałem zrobić to o 21.00, także mam nadzieję, że nikogo w ten sposób nie zmyliłem. Eee, Kosmalow mówi, że ma drugą kategorię, dużo nowego się już dowiedział, no to bardzo mnie cieszy, jeżeli każdy wyciąga ktoś dla siebie. E, wiadomo, że zawodników na poziomie drugiej, trzeciej kategorii jest statystycznie najwięcej. Jeżeli e, dla Was takie e, nasze spotkania są m, korzystne, ciekawe, dużo wyciągacie, e, no to to super. E, będziemy się starać, żeby żeby to właśnie tak działało, żebyście mogli wzbogacać swoją wiedzę szachową Ok, może przejdźmy do dzieła przejdźmy może do dzieła a zaraz zobaczymy chyba mi tutaj nie wszystko jak zwykle wyszło, więc muszę najpierw tutaj parę rzeczy poprzestawiać chyba, że chcecie sekretne jakieś tutaj rozmowy prowadzić zamiast mnie no, właśnie, właśnie, tak czułem, że będziecie chcieli mnie tutaj przechytrzyć. I zaraz zobaczymy, czy mi się to w ogóle uda zrobić. Może tu będę musiał chwilę, chwilę mi to zajmie. Jak zwykle, jakieś problemy techniczne. I nie mam pojęcia, czemu tak się dzieje, ale może się uda w którymś momencie zrobić to, co trzeba. Na razie się nie udaje, ale może w którymś momencie, może w którymś momencie mi się ta niebywała sztuka uda. No na razie krótki problem techniczny, także proszę o cierpliwość, bo nie mam wam jak pokazać deski skoro, skoro nie umiem w nią kliknąć. O i teraz, nie, to nadal nie jest dobrze. O, i może teraz w końcu się udało? Zobaczymy. Tak, no w końcu wielki sukces rodzaju ludzkiego. Udało się to zrobić, więc jedziemy dalej. E, dzisiaj chciałem mówić o innym temacie troszeczkę. O, ktoś zauważył nową fryzurę, zgadza się. Żona mnie troszkę przycięła. Od razu człowiekowi trochę lżej. E, zobaczymy, czy też straciłem e, trochę. Siły jak biblijny, biblijny Samson, a Marta byłaby wtedy Delilo, czy jak ona się nam nazywało. Mam nadzieję, że nie. Dzisiaj temat troszeczkę inny będzie. Dzisiaj będzie temat o tym, jak, jak istotne jest to dla taktyki, że figury mają mało pól, Chciałem przygotować taki materiał, w którym to będzie bardzo wyraźnie widać, że przez to, że figura jest ograniczona i ma mało pól, to jest dużym problemem taktycznym. Nie jest to takie proste, większość takich sytuacji jest bardziej złożona. Jest kilka motywów. Ja chciałem znaleźć właśnie takie, w których widać, że ta figura ma mało pól, i, i to przesądza o wyniku. A jako, że późno się zabrałem, to głównie szukałem w moich partiach. Mam nadzieję, że to, co dzisiaj zobaczymy, będzie jakimś zwartym, powiedzmy sobie, tematem. Dobra, taka pozycja. To jest jeszcze ta partia z turnieju, o którym przypominam, który miał miejsce w, w, w niedzielę, turniej z okazji Dnia Kobiet, mecz wspierany przez firmę Insignis i tutaj partia Joli Zawackiej z Anią Kubicką my ją wczoraj oglądaliśmy w innym fragmencie, patrząc na, na niebronione figury, patrząc na figury tyle samo razy bronione, co atakowane, a dzisiaj właśnie e, chciałem zwrócić uwagę na tą e, pozycję e, pod kątem figur, które mają mało ruchów była sobie tam już właśnie doskonale o tym wiemy: jakaś niejasna, zawiła pozycja. Nagle nastąpiło skoczek H5, białe odpowiedziały wieża F3, i teraz czarne zagrały ruch Hetman G6. No, i oczywiście, pytanie do Was pod kątem tego, co przed chwilą powiedziałem, tytułem wprowadzenia: jakie konsekwencje może mieć to posunięcie? co może być nie tak w tym ruchu i e, dlaczego, dlaczego to posunięcie e, prowadzi do, do problemów właściwie tu jest pewnie więcej powodów dla których ten ruch nie jest dobry e, więcej niż jeden natomiast jeden, jeden powód jest dość bolesny jeden powód jest na pewno dość bolesny dla e, dla czarnych a witam Arkadiusza Leniarta, który się pojawił. Człowiek tam dogorywa po Tak, nowa fryzura Arkadiuszu. Także, no, tutaj zobaczymy. O, Przemek już dał odpowiedź. Przemek już dał odpowiedź, natomiast ja chciałem najpierw, e, żebyście odpowiedzieli na pytanie, jaki jest problem z tym Hetmanem, który poszedł na G6. I problem jest bardzo duży. Mianowicie ten Hetman, e, który stoi na G6, jak widzicie, nie ma za wielu pól, no bo te pola są zajęte przez gońca a można zaatakować go po drugiej diagnozie. Tutaj jest zajęte przez pionka, tu przez skoczka, tutaj też jest skoczek. Te wszystkie pola są pozajmowane, a okazuje się, że po ruchu gonie z D3 jesteśmy w stanie to wykorzystać. I wygrywamy tak naprawdę Hetmana w jednym ruchu. No można tu oczywiście jakieś dramatyczne jeszcze oddania robić, nie wiem, E4 lub F5, ale to nie zmienia pozycji. Pozycja jest po prostu przegrana. A wszystko dlatego, że grając tutaj na to pole G6, zawodniczka grająca czarnymi nie zadała sobie tego pytania, czy, ten, czy ta figura ma jakieś w ogóle ruchy, gdzie ona może pójść. Oczywiście tutaj musi dojść ta wyobraźnia, że Hetman może być zaatakowany po diagonali. Natomiast to, że stawiamy figurę w jakimś miejscu, gdzie ona nie ma wielu ruchów, no bo tak naprawdę ten Hetman w tej pozycji, gdyby nawet był ruch czarnych, może się ruszyć tak naprawdę na dwa pola, czyli tylko na H7 i na C2, on nie ma innych ruchów. No to to już jest figura, która ma mało posunięć. I w przypadku, kiedy taką figurę jesteśmy w stanie zaatakować, no to robi się problem. No i tutaj, i tutaj oczywiście goniec D3 bardzo prosto wygrywa hetmana, możecie powiedzieć, że bardzo prosty przykład, zgadzam się, on jest bardzo prosty, ale właśnie o tym będziemy mówić dzisiaj, o takich prostych elementach, ale zarazem często umykającym zawodnikom i to wcale nie takich słabych poziomów kolejny przykład też jest nietrudny ale na pewno wam się spodoba, mi się bardzo spodobał, akurat byłem stroną, która mocno skorzystała Mocno skorzystała na, na tym, co się wydarzyło. Otóż była sobie taka pozycyjka niewinna, można powiedzieć niemal typowa dla obrony Filidora, z tym, że tutaj troszeczkę niestandardowo jest o tyle, że zazwyczaj zamiast ruchu Hetman C7 i ruchu A5 raczej już widzimy zrobioną przez czarne roszadę. To jest oczywiście jakaś tam różnica, ale mój przeciwnik albo teorii nie znał, albo chciał mnie mm, gdzieś tam oszukać. No był to zawodnik o rankingu 200, e, raczej e, zaawansowany amator, który po prostu chciał pograć w szachy. Zresztą powiedział mi po partii, że jemu chodziło o zagranie partii z arcymistrzem, dlatego zszedł troszkę z teorii, żeby tutaj nie było szybko. No ale okazało się, że było szybko. Na razie, oczywiście, ruch czarnych był, i czarne tutaj zagrały, ruch wieża B8. No, i Wy już możecie mi szybciutko odpowiedzieć na pytanie, jaki może być mankament tego ruchu. Pamiętajcie, temat zadań dzisiejszych zajęć jest dość konkretny. I, I wszystkie te przykłady będą miały z tym powiązanie. To jest oczywiście bardzo typowe to, co zaraz zobaczymy. I nie raz i nie dwa tego typu pułapki materializowały się. Natomiast, jeżeli właśnie nie zadamy sobie tego pytania, która czarna figura ma teraz mało posunięć, no to nie znajdziemy posunięcia dla, dla białych. A jeżeli. A jeżeli sobie zadamy pytanie, no to idzie szybko. Także już tutaj padają dobre odpowiedzi, że Hetman jest na C7 troszkę ograniczony. Do tego jeszcze jest, są inne elementy taktyczne. No i tutaj takie proste zadanko, myślę, że zaraz ktoś to zrobi. A pionek na A7 też jest y, oczywiście niebroniony. Nie rozumiem odpowiedzi, którą tutaj napisał jeden z użytkowników. Jeszcze, jeszcze nie widzę prawidłowej odpowiedzi. Ale czarne już zagrały, czarne już zagrały. wiesz, B8, teraz jest ruch białych. Eee, no i programistyczna samodzielność znalazła posunięcie. Witam Calvi4RIEN. E, Swoją drogą, e, podziałajcie trochę, bo e, ja się zaraz zniechęcę do prowadzenia tych zajęć, jak będę widział taką niemrawą oglądalność. Dobrze, że aktywna ta publika, ale. Ale, no, kurcze chcielibyśmy, chciałoby się, żeby was było więcej. No, i tutaj już padło programistyczna samodzielność, pokazała, czy pokazał, ee, w jaki sposób wygrywają czarne e, białe. Goniec bije w 7 i pokról bije w 7. Skoczek G5 szach. Król musi odchodzić na dowolne pole, nie ma to znaczenia, gdzie. Tu się przeciwnik zresztą poddał. No, po na przykład odejściu na G8 czy na G6 nie ma to znaczenia. Skoczek wchodzi na E6, atakuje Hetmana, zabiera Hetmanowi pole i Hetman nie ma żadnego, żadnego pola, bo to pole też jest zajęte przez Pionka. E, także w ten sposób wygrałem te partię. Natomiast zwróćmy uwagę, e, że to wszystko bardzo szybko się potoczyło. Zresztą w tej partii było tak, że Tutaj przeciwnik zagrał hetman C7. Ja zagrałem A5. O, chyba kamerka się odłączyła, także muszę ją włączyć. Dziwna ta kamerka. No ale jest jak jest z tą kamerą. Jeszcze tego nie rozpracowałem na czynniki pierwsze. I hetman C7. E, zagrałem A5. Ja, prawdę mówiąc, nie miałem nawet celu zabrać pola temu hetmanowi. A5 się tu gra głównie po to, żeby czarne nie zagrały, żeby czarne same nie zagrały ruchu B5 w jakimś tam momencie. E, na przykład, czy może inaczej, żeby czarne nie zagrały A5 bardziej. B5 też się czasami zdarza, ale to trochę co innego, natomiast żeby czarne nie zagrały A5. Natomiast nieoczekiwanie okazało się, że zabrałem pole, pole B6. No i tak naprawdę nie zostawiłem tutaj pułapki, bo tak długo jak wieża stoi na A8. No to ja nie mam żadnej groźby, dlatego, bo ten Hetman cały czas ma pole ucieczki na pole B8, więc tutaj przeciwnik znalazł naprawdę wyjątkowo kooperacyjny ruch wieża B8, ale właśnie to idealnie wtapia się w ten temat, o którym dzisiaj mówimy. Wieża zabrała pole Hetmanowi, i gdyby przeciwnik się zastanowił jakoś troszkę fantazją czy czymś innym, czy to można jakoś wykorzystać, Gdyby sobie wyobraził, że, na, że jeśli na E6 stanie skoczek, no to w tym momencie Hetman nie ma żadnych pól, no to nie zagrałby wieża B8 i partia na pewno nie skończyłaby się w 11 posunięć. Więc to jest bardzo istotne. Zanim zagramy taki ruch, który zabiera ważne pole dla naszej figury, musimy pomyśleć, musimy zastanowić się, czy nie ma konsekwencji. No i tutaj bum i koniec. Oczywiście to jest znowu. To, że zagrało kilka słabości taktycznych. O tym mówiłem i właśnie będę się starał rozwijać ten temat. To znaczy, gdyby pionek na F7 był obroniony, ich, o tym wspominacie na czacie, gdyby ten pionek nie był słabością taktyczną, nie byłoby możliwości przeprowadzenia tej kombinacji. Czyli wystarczyło, że czarne miałyby zrobioną roszadę i już, już wszystko się trzyma. Pionek F7 jest obroniony przez króla, przez wieżę. Tego uderzenia nie ma. Natomiast tutaj, w momencie, kiedy jest połączenie tych dwóch słabości taktycznych, czyli pionka na F7 i Hetmana, który ma mało ruchów, te dwie rzeczy się ze sobą łączą i, i uderzenie wchodzi. Dlatego bardzo ważne jest i to będę truł tak długo, jak będziecie chcieli słuchać, że jeżeli w pozycji jest wiele elementów taktycznych, to jest szansa, że jakieś uderzenie się znajduje. I tutaj są dwa e, elementy taktyczne. Można powiedzieć prościutkie, można powiedzieć, że o czym my w ogóle mówimy. A jednak gracz 200, jak wspominacie, e, mm, dla was to nie jest wcale taki niski poziom. Ja troszkę inaczej na to patrzę, ale, e, ale wiadomo. E, no to e, jeżeli gracz 200 może zrobić taką pomyłkę, no to to może się ona przytrafić i zawodnikom 1800, 1600 i tak dalej. Także znajdowanie tych słabości taktycznych jest konieczne. No i tak samo, nawet białymi, jak tutaj gracie, żeby znaleźć to, no to trzeba sobie gdzieś tam w głowie uzmysłowić, yy, że yy, Hetman nagle nie ma pola B8. Że Hetman ma tylko jedno pole, na które może odejść, i to pole akurat idealnie skoczek może zająć z pola E6. Proste, ale ale akurat mi zapewniło punkcik. I kolejna partyjka, którą chciałem wam zaplan zaprezentować nie zaplanować tylko zaprezentować no to przyznam się że yy, też jest prościutka. Dzisiaj mam same proste przykłady, dlatego jestem trochę zaniepokojony, że za szybko mi się skończył. Eee, też wygrałem w pewnym sensie miniaturkę Chociaż no nie do końca była to miniaturka, była sobie nawet od początku. Możemy tą partię zobaczyć, tamto też mogliśmy. No bo takie krótkie partie wam pokazuje, że, że haha. No i poszło tak. Grałem tutaj czarnymi z zawodnikiem. Uwaga, 2,440 ranking, czyli no nie taki znowu słaby. Coś tam się orientował. Ale tu, tu, tu to dla Was oczywiście będzie już bardzo proste, bo to jest yy, elementarne i każdy to chyba widział, ale może jeszcze się zdarzył ktoś to nie widział. Zagrałem karokana. Szybciutko tutaj powstał wariant, jak to Bartosz Soczko wraz ze swoimi podopiecznymi nazywa wariant gluta białymi. Nie wiem, taka śmieszna nazwa. I tutaj ja wiele nie znałem, tak zagrałem troszkę na, na czuja. Sobie gramy, rozwój figur, przeciwnik gra tak no, troszkę dziwnie, na wyskoczył na d3, cofnął się na e2. No i mamy taką pozycję. Pozycja obiektywnie, no co, równa, białe, nic strasznie złego nie zrobiły. Eee, perspektywy są z obu stron. No i białe sobie zagrały skoczek d2. No, ruch jak ruch, no wiadomo, skoczek idzie dalej. E, skoczek chce się tam przedostać. E, no i oczywiście Keres Arlamowski. No, ja nawet nie kojarzę tej partii, więc e, możecie, możecie ewentualnie mi tam coś odpowiedzieć ale ja nie kojarzę akurat takiego pojedynku, może jakaś zagubiona figura tam była. No i tutaj skoczek D2 i wy już na pewno widzicie, przynajmniej tak mi się wydaje, jaki jest mankament tego posunięcia. No, jednak nie widzicie, może to trudniejsze. A, no właśnie, krzyczą już tutaj niektórzy przymrozek 2K, programistyczna samodzielność. Pablito troszkę chyba nie zrozumiał tematu, muszę tutaj Pablito przywołać do porządku. Mówimy dzisiaj o figurach, które no dobra, zgadzam się, przepraszam goniec na C1 faktycznie po ruchu skoczek D2 nie ma ruchu no natomiast wygranie tego gońca to nie jest tutaj akurat element taktyczny no bo ten goniec jest i obroniony i go nie ma jak zaatakować i tak dalej no nie jest to akurat y, problem y, taktyczny w tym momencie problemem taktycznym jest to co mówią tutaj koledzy i koleżanki hetman na D1 hetman na D1 przed chwilką miał Więcej posunięć, a teraz nagle, a teraz nagle tych posunięć nie ma. I co nastąpiło? Dokładnie. Skoczek B4. Tutaj nie jest to trudne posunięcie. Wykorzystujemy fakt tego, że po b 4 jest po prostu goniec C2 i łapiemy Hetmana. A skoczek B4 samo w sobie też nie byłoby jeszcze strasznie groźne, gdyby nie to, że wieże, i to jest też element, o którym będziemy mówili, że wieże stoją właśnie w takiej pozycji. Bo wystarczyłoby, żeby jedna przynajmniej wieża stała na jakiejś innej pozycji i cała ta operacja nie byłaby aż tak niebezpieczna, natomiast tutaj okazuje się, że no, jest za dużo tych elementów taktycznych. Tu przeciwnik mu się zamyślił, jeśli dobrze pamiętam, na jakieś 40 minut, ja tego akurat nie zrozumiałem, no bo yy, no, jak się podstawia taki ruch jak skoczek b4, to albo się odpowiada bardzo szybko i próbuje się jakoś szybko grać, żeby przynajmniej mieć dużo czasu, albo człowiek się poddaje, natomiast podstawienie jakości i pomyślenie w dalszej części 40 minut, no to nie dość, że mamy przegraną pozycyjnie, to mamy też przegraną na czas. Chociaż ja jeszcze tą partię niemalże wypuściłem, eee, ale a, chociaż nie, 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 właśnie nie mam racji, bo w pewnym sensie przeciwnik tu dobrze szukał, natomiast zdecydowanie za długo myślał, to jest akurat inna prawda, bo tu. Tu była jeszcze, tu był jeszcze ratunek, ja w ogóle zapomniałem, ja to przeanalizowałem potem, ja przy desce tak myślałem, co on tyle myśli, po co tu myśleć, tylko mi jeszcze daje dodatkowo czas, a tu był ratunek. I wiecie co? I właściwie od tego powinienem był zacząć, bo, bo to jest świetny przykład. Białe się ratują, białe się tu ratują, ale tylko dlatego się ratują, że czarne mają jeszcze jedną słabość taktyczną w pozycji. Eee, mają jeszcze jedną słabość taktyczną w tej pozycji, którą bardzo trudno zobaczyć. Wy, oczywiście, wiecie, bo, bo, bo już wiecie, które figury są niebronione, więc byście widzieli, która czarna figura jest niebroniona. I byście gdzieś tam może zobaczyli tę obronę. Ona jest trudna, ale jest. Białe nie tracą materiału, białe stoją gorzej, ale nie tracą tutaj materiału. No, i jak tak pytam, to która ta figura niebroniona czarnych może mieć znaczenie? No, jeszcze chwilę pomyślicie, dam wam chwilkę, bo opóźnienie na transmisji jest, więc nie będę tak tu przyspieszał. Która figura może tutaj spowodować problemy? Nie ma odpowiedzi. Czyli trudne pytanie. No to was zaskoczę. Otóż problemem pozycji czarnych jest Hetman na C7. Powiecie, hehehe, no przepraszam, o co tu może chodzić? Gdyby Hetman. Oczywiście to już jest nawiązanie do tego tematu, który był wcześniej. Niebronione figury. Gdyby ten Hetman był obroniony, białe by się nie mogły tutaj uratować, a mogą. Należało zagrać wieża F1. No i teraz akurat skoczek c2 nie jest dobre, no bo wieża idzie na b1 i ten skoczek, teraz skoczek jest taką figurą, która nie ma posunięć i zaraz go stracimy, a wymiana skoczka i gońca za wieżę jest oczywiście słaba dla, dla strony czarnych, nie opłaca się ta wymiana, więc po ruchu skoczek c2 nic się nie dzieje. Moją myślą, kiedy grałem skoczek b4 było to, że zaczynamy od goniec c2, atakujemy hetmana, hetman odchodzi na E1, my gramy wtedy skoczek D3, trzeba bić, go nie zbije i ja mówię no dobra, no pozamiatane, wygrywamy to wieżę i można się poddać. I przy szachownicy nie szukałem już tu żadnej obrony ob e e dla przeciwnika. A tu się okazuje, że przez to, że hetman jest niebroniony, mamy ratunek w postaci nie niewidzialnego, niezobaczalnego Hetman E5. Witam Kamila Chmielewskiego, który się pojawił na YouTube. I teraz ni stąd ni zowąd nie mamy czasu, żeby zbić wieżę. A jeżeli bijemy hetmana, topionek bije stępem. No i akurat czarne nie wygrywają materiału, bo na goniec F1, E bije F6 i pod atakiem jest I. E, goniec na G7 i goniec na F1 także tutaj trzeba wtedy odejść skoczkiem zamiast bicia na F1 no i powierza na przykład E1 pozycja materialnie jest równa czarne oczywiście stoją tutaj lepiej, mają parę gońców mają jakiś obiekt do ataku i na pewno ich sytuacja jest bardzo przyjemna, ja nie płakałbym gdybym dostał taką pozycję natomiast no, materialnie się to jeszcze broni i to też jest właśnie Istotne, że gdyby mój przeciwnik, który wpadł naprawdę długi namysł, ee, zauważył to, że ten Hetman na C7 jest niebroniony, miałby szansę na znalezienie tego wariantu, w którym właśnie to Hetman E5, takie niestandardowe posunięcie, no bo my myślimy tylko o tej atakowanej wieży, a tu mamy okazję na kontrataki, to właśnie dlatego, że Hetman na C7 jest niebroniony. Tak jednak nie, nie, nie nastąpiło. Mój przeciwnik po bardzo bardzo długim namyśle zagrał skoczek F1, no i ja po prostu zagrałem skoczek C2. Zbiłem akurat tą wieżę, no bo bicie tej wieży nie było wcale lepsze. Tutaj po zbiciu gońca ten skoczek nie wychodzi. Zostają z jakością więcej, ale, ale lepiej chyba zbić wieżę z E1 niż z A1, dlatego to tak zbiłem. Potem tą partię wygrałem, chociaż z dużymi, z dużymi przygodami, znaczy dużymi jak na to, jak wygraną pozycję tutaj. Tutaj miałem, chociaż ja mam tu jakoś napisane, że ona się szybko skończyła, ale już prawdę mówiąc nie pamiętam, ile tutaj jeszcze ruchów było zagrane w tej partii. Kolejny przykład, który chciałem Wam pokazać. Witam, Lorda Frizirksa. Dobry nick, Frisirks eee, Kolejny przykład to z partii A, powiedzmy tej. Tu się skompromitowałem. Tym razem to... O kurczę, czemu mi się to nie zapisało? A to psikus. A to psikus. jakoś dziwnie się to zapisało niestety. Ciekawe, ta partia będę musiał jeszcze spróbować ją wrzucić. Nie mam pojęcia, czemu się nie zapisała, chyba że ją odnajdę. To jest akurat całkiem ciekawe. Może dam radę ją odnaleźć. Nie, tutaj nie znajdę, niestety. Ta partia się zagubiła w boju. A nie jest, dobra, ale mi się poszczęściło. Dobra. Już mam mówię, jak to było. O! Była sobie taka pozycyjka. Gram białymi, dawne dzieje 2008 rok. Już byłem arcymistrzem mniej więcej 2600. Mój przeciwnik, mistrz międzynarodowy z Armenii, Samuel Hakian. Białe stoi tutaj lepiej. Ja miałem wcześniej jeszcze lepszą pozycję niż ta. Eee... Ale coś tutaj się zepsuło. Eee... I to zepsuło się bardzo szybko. Ja stwierdziłem, że trzeba tutaj jakoś jeszcze eee... zwiększać nacisk. Wierzyłem w to, że ta moja pozycja jest bardzo, bardzo mocna. No bo tak sobie mówię, obie wieże stoją tak ładnie w centrum. Tutaj wszystko jest na tym D5 wiszące, trzeszczące. Mówię, no, pora, pora tutaj przewagę nie tyle powiększać, co już zamieniać na, na punkt i sobie zagrałem Hetman na A6. No, mówię, napadam na C6, napadam sobie na D5 jakoś tam pośrednio zwiększa się ta liczba słabości taktycznych byłem pewien, że to jest niezłe no przeciwnik odpowiedział ruchem, którego się spodziewałem goniec g4, żeby tutaj napaść na wieżę i troszeczkę namieszać w tej koordynacji moich figur ja zagrałem wieżą na d3 tu już widzimy, że to zaczyna tak troszkę być mniej stabilne, bo ta wieża jest niebroniona to może mieć jakieś konsekwencje zresztą te gońce teraz zaczynają się mocno rozgrywać. Witam Juana Davida Cruz de Risto z Argentiny. W tej wersji kolorystycznej bardziej pasowałaby szachownica. Ktoś mówi jaka? Stalowa. O, ho, ho, ho. no i teraz to macie. Zniknęła szachownica po takim, po takiej kombinacji, więc już nie, nie zachęcajcie mnie do takich numerów, dobra? Bo potem to się źle skończy. To potem to się źle skończy. E, także czekajcie, bo teraz zgubiliśmy tę partię dokumentnie. Kto powiedział, że stalowa szachownica byłaby lepsza, to, to jest odpowiedzialny właśnie za, za, za to, co się wydarzyło. Nie można mi takich numerów podpowiadać. He, e, dobra, i wracamy do tej pozycji. Dema A6. Goniec G4. Tak jak mówię, tutaj troszkę się psuje e, ta koordynacja. Zagrałem wieżę D3, przeciwnik wieża E8. No i ja tak sobie mówię, mam na pewno dużo ruchów, chociaż wcale ich nie jest tak dużo, ale ja byłem przekonany, że jest ogromnie dużo. Wracamy do treningu wizualizacji deski, i to mi się podoba. Tak, będziemy ćwiczyć, może na ślepo grę. Ja będę od początku mówił, a wszyscy będziecie słuchali. Może zmienimy wtedy platformę, skoro nie potrzebujemy wideo, to będziemy tylko gadać. No to ma to sens w sumie. Eee, I tutaj, ja zagrałem sobie Hetman Bia 7. Mówię: Co sobie nie zbije pioneczka? No przecież jak. Jak będzie chciał, wierzą mi zaatakować Hetmana, to ja na pełnej kulturze zbiję mu pionka i pozamiatane. No, o co tu może chodzić? No i czego nie zauważyłem? Czego nie zauważyłem? To wy mi za chwilkę powiecie, co mi umknęło. A umknęło mi coś dużego. I wy mi zaraz wytłumaczycie, dlaczego to było. Dlaczego to się w ogóle wszystko wydarzyło? Przy mrózku 2K zagrałem. Zagrałem. Hetman bije A7. Tak było. Tak się ta partia skończyła. Niestety ta wpadka. Nie wierzę. A8. Hetman bije pionka na C7. Tak to właśnie się. Tak to sobie wymarzyłem. I tutaj. O, witam Pawła Czarnotę, taki silny zawodnik się pojawił jak Paweł Czarnot. No, no przynajmniej GM Paweł i zdjęcie Pawła Czarnoty, to nie mam, że to może faktycznie być Paweł. Eee, także jeżeli jest to Paweł we własnej osobie, to go gorąco witam, kłaniam się nisko. No i tutaj już widzę, że więcej niż jedna osoba widzi problem. Eee, hetmana bije 7 oczywiście macie rację ci którzy mówią, że tutaj jest słabość taktyczna na d3, bo jest nie wisi wieża eee, wieża na e1 też wisi no ale tu się pojawiła to są słabości, a tu jest nie wiem jak to nazwać, taka zgrubiona forma, wielka s... jej wysokość słabość, czy co mianowicie po biciu na e7 na a7 widzimy, że ten hetman ma bardzo, bardzo mało pól. On nawet na A6 miał, znaczy, może inaczej, on ma bardzo mało pól e, poza linią A, no bo poza linią A ma tylko pole B7. Jeżeli ta wieża stanie na A7, e, na A8, no to Hetman ma wszystkie pola e, tutaj odcięte. Także jeżeli e, jest tylko pole B7 i gdzieś po odejściu wieży pole C7, no to tutaj już bardzo prosty motyw e, odciągnięcia. Który, który nie jest specjalnie trudny. Nastąpiło g5, atakując gońca na f4. No i tak naprawdę tu już się można było z czystym sumieniem poddać. No bo jeżeli odchodzę hetmanem, to tracę gońca, a jeżeli biję gońcem na g5, to wieża a8, no i koniec. To było też śmieszne, jak ja zbiłem tego hetman, ba 7 bo jak już biłem, jak już wyciągałem rękę do Hetmana, przeciwnik się tak na mnie zaczął dziwnie patrzeć. Ja jeszcze nie wiedziałem o co mu chodzi, ale zbiłem tego pionka. Jak tak cofałem rękę, to mówię: O oh, Jezus! No i tak to się właśnie skończyło. Straciłem Hetmana, przegrałem partię. Można powiedzieć, że żenująca podstawka, ale znowu, gdybym sobie zadał pytanie, jaki jest mankament tego, że postawiłem Hetmana na A7. Jak może to być wykorzystane, i gdybym tak bardziej wierzył w to, że to jest duży problem, no to wtedy bym bardziej się zastanowił, czy tutaj nie ma jakiejś szansy dla przeciwnika. No już abstrahując od tego, że no jak mogę wierzyć, że zawodnik tego poziomu podstawi tak piątka za darmo, czy odda go bez, bez niczego, no to już yy, to już kilka innych pytań tutaj. Trzeba, trzeba zadać i odpowiedzieć na nie, żeby zrozumieć głupotę tego posunięcia, które tu zrabia, z, zagrałem. No ale tak to właśnie było. Następna pozycja, którą e, zobaczymy, to tym razem nie będzie moja wpadka, choć jeszcze tutaj jakąś jedną moją wpadkę, co najmniej jedną mam, a nawet mam dwie moje wpadki, jedna ładniejsza od drugiej. Ale najpierw zaczniemy może od przykładu jeszcze nie tak strasznie dawnego, Tylko zaraz zobaczymy, czy to wszystko się dobrze tak dobrze się tutaj zapisało. Taką mieliśmy sobie zwariowaną partię, mianowicie. Grałem tutaj czarnymi przeciwko młodemu zawodnikowi z Rybnika, jeśli się nie mylę Kamilowi Koziołowi, który też zresztą streamuje jako Kozok bodajże na Twitchu, jeżeli się nie mylę. No i w tej pozycji widzimy czarne mają pewne problemy. Ja wszystko pokładałem, wszystkie, wszystkie nadzieje w tym, że sobie w tej pozycji dam szacha. I tak zresztą nastąpiło. E, no i przeciwnik będzie miał trudny wybór, no bo tym królem e, Krzysztofie Łukasik, e, który pyta na YouTube, jakie było tempo tamtej partii poprzedniej, to było tempo klasyczne. Miałem ogromnie dużo czasu, nie przeszkodziło mi to. Skompromitować się dokumentnie. Natomiast, wracając do tej pozycji, no to tutaj pokładałem nadzieję w tym szachu, mówię: no, co prawda mam materialny deficyt, że białe mają wieżę, ja mam za to gońca. Ale tutaj po tym szachu widzimy: król jest zaatakowany, nie do końca wiadomo, co robić, nie do końca wiadomo, jak tutaj sobie z tym radzić. No bo jeżeli e, król H3, no to tak. Tak trzeba było zagrać, żeby sprawa była jasna, ale ja tak z daleka sobie mówię, nie no, król na h3, na pewno coś tutaj się znajdzie, oczywiście chwila namysłu mówi nam, że raczej nie specjalnie coś się dzieje, no bo, bo tego króla nawet nie ma jak zaszachować, czarne mają jakąś tam aktywność figur, ja już nie pamiętam, co chciałem zagrać, może jakiś skoczek g bo skoczek jest zaatakowany, gdzieś tutaj e, celować w punkt h4, Teraz widzimy, że jeżeli pionek odejdzie, no to skoczek może na F4 wskoczyć. Tu jakieś jeszcze kontrasty były, ale obiektywnie, no komputer tu oczywiście nie zostawia żadnych złudzeń, mówi, że białe po prostu mają dużą przewagę. Ale Kamil zagrał tutaj zgodnie z moimi powiedzmy sobie oczekiwaniami. Ja liczyłem, że on tak zagra. Zresztą, znając mój hiperoptymizm, nie zawsze adekwatny do tego co się dzieje na szachownicy to zakładałem, że pozycja jest świetna a nie była no i nastąpiło tutaj posunięcie F2, F3 no i pytanie dla Was co to zmieniło w pozycji i jaki jest mankament tego posunięcia oczywiście no dzisiaj macie o tyle ułatwione zadanie jeżeli chodzi o rozwiązywanie tych zadań że, że znacie temat więc tutaj wszystko powinno się łatwo jakby no Powiedzmy to narzucać. Czyż zaraz się okaże, że to wszystko jest trochę cięższe niż ja sądziłem. Teraz zastanawiam się w sumie dlaczego... A, już wiem, bo ja chytry byłem. I dlatego mój przeciwnik tego nie zauważył. Czy można być za starym na arcymistrzostwo? Pyta Lordy Freezirx. No, myślę, że to jest całkiem możliwe, no nie sądzę, żeby zawodnicy pod emeryturę byli w stanie progresować, ale kto to wie. No, przymrozek na Twitchu. I programistyczna samodzielność, czy to jest ta sama osoba yy, na YouTube, yy, wskazali dobre, dobre rzeczy. No oczywiście F3 w sposób wyraźny osłabia drugą linię, ale przeciwnik liczył, że tam postawi wieżę na F2 i to wszystko się jakoś sklei. Taki był pewnie plan, że wieża sobie skoczy na F2 i to wszystko będzie pobronione. Ale jest też drugi mankament, który, na który wskazujecie. Hetman na h5 nie ma pola E2. Hetman wcześniej zresztą przyszedł z pola E2 chyba. A może z F3 już nie pamiętam. E, Hetman mógł się cofnąć, teraz po ruchu F3 nie może się cofnąć. No i w związku z tym, co robimy? Czy można to jakoś wykorzystać? Ktoś zasugerował G6, ale no na G6 jest. Busch. Eliminacja skoczka. O, dziękuję Miłoszowi Szparowi za rajd z 16 osobami. Ten zawodnik pokonał mnie na turnieju w Białym Stoku w 2000, chyba 2017 roku. Wtedy był jeszcze niedużym juniorem, teraz jest już wielkim bykiem. E, a wówczas nawet tą partię chciałem zaprezentować, bo tam był fajny element słabości taktycznych, e, ale ostatecznie zrezygnowałem. E, może po tym rajdzie powinienem zaprezentować tą partię. E, myślę, że dla Miłosza to była e, dość istotna partia. Dla mnie też bardzo bolesna. Eee, tutaj e, na razie jeszcze nie możecie znaleźć prawidłowej reakcji. Dam Wam trochę czasu. E, tu trzeba troszkę pokombinować. To nie jest specjalnie trudny wariant, e, ale też nie narzuca się to. Z tych pozycji, które teraz widzieliśmy, można powiedzieć, że dość takie bardziej zaawansowane wykorzystanie problemu tego Hetmana na H5. Natomiast Gdański byk się tu obudzi. Gdyński, przepraszam, Jezu, ale fopa. Gdyński byk znalazł właśnie goniec F6. Bardzo dobrze, Gdyński byku. Ten użytkownik Twitcha znalazł to posunięcie. Goniec F6, bronimy za jednym zamachem. Pio e skoczka na E5 i szykujemy wejście e gońcem na G7. Możecie zapytać po co, no ale odpowiedź jest prosta. Po to, żeby złowić tego Hetmana. I mimo tego, że białe mają posunięcie, to już tutaj nie jest łatwo się bronić. Nie pamiętam, czy tu jeszcze była jakaś obrona, czy nie było obrony. Tu już mogło być ciężko. Być może jeszcze jakiś ruch B5 trzeba było zagrać. Chyba jeszcze, chyba jeszcze B5 mogło tutaj ratować. A chociaż, chociaż mogło też nie ratować, musiałbym się tutaj jeszcze wgłębić. Natomiast przeciwnik kompletnie nie dojrzał tej groźby, zagrał wieża f2. Znaczy dlaczego b5 mogło ratować? No chodzi o to, że musimy za wszelką cenę tego pionka przesunąć, więc jeżeli ja na przykład odchodzę hetmanem na d7, to wtedy gramy f4 i jest czas żeby się wrócić. Pytanie, czy on właśnie jest, czy tutaj na pewno e, czy na pewno tutaj wszystko się zgadza? Szach tutaj mm, i na to, na to, jeszcze tutaj jakiś taki wariant, długi się bardzo robi, e, być może tutaj by się białe nawet dobrze czuły, więc być może jeszcze to B5 ratowało, nie pamiętam niestety, e, jak to się przedstawiało e, konkretnie. Może wy mi pomożecie? Bo mogę zacząć od wieży D2. Na wieża F2 zbić. Nie, no, to, to raczej nie ma sensu, bo tutaj wieża na D1 od razu będzie zaraz przychodziła z tempem. Może jakiś mocny użytkownik podpowie, w jaki sposób tutaj mogłem reagować. Nie pamiętam tego, niestety. Natomiast yy, tu po końcu F6 przeciwnik się nie zorientował zlekceważył tą swoją pozycję Hetmana no i powierza F2 nastąpiło bardzo proste G6 Hetman H6 z G7 Hetman G5 i F6 i Hetman został złapany i Hetman został złapany wydaje się, że prosta pułapka, a jednocześnie zawodnik młody, utalentowany, dobry na poziomie 2-300 tego Hetmana zgubił i to tylko potwierdza tą moją no nie teorię, czy raczej wiarę w to, że Czasami po prostu zapominamy, nie zadajemy sobie tego pytania, która nasza figura ma mało figu e, pól e, lub która figura przeciwnika może mieć taki problem, bo w następnym, jednym z następnych przykładów zobaczymy, że właśnie e, czasami jak sobie zadamy takie pytanie, to też widzimy więcej fajnych możliwości. Także to jest bardzo istotne, żeby cały czas e, cały czas. E... <grych> Kontrolować to, czy, 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 czy wszystkie figury na szachownicy mają miejsce, czy też się okazuje, że może któraś jest niedysponowana, tak jak ten Hetman, właśnie w partii Kozioł Bartel, kolejny przykład, który chciałem tutaj zaprezentować. Jest no bardzo, 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 bardzo bolesny. Nie mogę powiedzieć, no kurczę, znowu się partia nie zapisała. Ale zaraz zobaczymy, może tutaj. O, dobrze, że jest w bazie, na całe szczęście. Coś mi się tutaj nie przegrała, cała nie wiem czemu. To będzie. O. To będzie ból bólów. Zaraz zobaczycie. Była taka partyjka. Ja grałem czarnymi. I niech was nie zmyli ta pozycja, że wszystko zablokowane. Czarne mają tutaj kompletnie wygraną pozycję. To jest 0-1. Dlaczego? No dlatego, bo białe grają bez dwóch figur. I te figury nie są w stanie stąd wyjść. Przeciwnik je sobie zapatował, i nic, nic się nie da zrobić. Wystarczy, tak naprawdę, e, tutaj mm, zrobić cokolwiek. Zrobić cokolwiek. E, czarne mogą tutaj w, który, w którymś momencie po prostu przejść G6. I mogą to zrobić dokładnie w takim momencie, jaki będą chciały. Najłatwiej, chyba. E, ja już nie pamiętam co najłatwiej wygrywało, ja tutaj po prostu też się delektowałem grą, bo to jest pozycja po 50 ruchu, a ja tą pozycję miałem taką po ruchu numer 28. Ja tu bardzo niespiesznie sobie tym królem przeszedłem. Mogłem to rozgrywać na wiele sposobów, ale tak mówię. A podejdę najpierw królem, zobaczę co się stanie, poprzestawiam figurki. Gdzie mi się tu spieszy przeciwnik, gra bez dwóch figur, mogę się bawić za darmo. I tak się przestawiałem, przestawiałem. Wcale nie wiadomo, czy te wszystkie manewry były dobre, ale wydawało mi się, że tutaj cały czas poprawiam. Tu stwierdziłem, że tego pionka bić mogę, ale to chyba nie jest aż takie dobre. Zrezygnowałem z tego planu. Mówię, mam tyle innych planów, to wybiorę jakiś inny. No i tak sobie kombinowałem, kombinowałem. Eee, zagrałem królem na A6. On zagrał tutaj sobie wieżą No i ja przyznam, że jeszcze nie widziałem, może jak bezpośrednio to wygrywać. Natomiast byłem przekonany, że pozycja jest wygrana. No i ona jest wygrana. No i w końcu mówię: A zagram po prostu tak, że przestawię się tymi skoczkami jednego postawie tu. Drugiego postawię, taki był mój plan ostatecznie, jednego tu, drugiego tu, wymuszę wymianę gońca na skoczka, jak wymuszę wymianę gońca na skoczka, no to wtedy już ten przełom na drugim skrzydle będzie jeszcze lepszy. Przy czym akurat ruch, jeżeli białyby, tutaj ktoś mówi, zagrały H6, to ja gram G5 i ja tego pionka H6 wygram, bardzo łatwo go wygram. Eee, więc to jest akurat tutaj łatwo, łatwo wygr wygrywająca pozycja. Łatwo wygrana. Chyba, że gram czarnymi ja. No i patrzcie co nastąpiło. Tam, tam, No i słucham Państwa, kto da więcej, dlaczego ten ruch jest słaby. Nadal widzę, że więcej osób obserwuje na YouTube niż łapek w górę. Także mam nadzieję, że się poprawicie. To sytuacja absolutnie niedopuszczalna. A i się obudzili użytkownicy Twitcha. Zobaczymy, czy użytkownicy YouTube'a z mm, opóźnieniem dadzą sobie radę. No, YouTube śpi. YouTube śpi. Ani łapek w górę, ani dobrych rozwiązań. Halo, halo, halo. Programistyczna samodzielność, jak zawsze na posterunku. I dokładnie tak. Wieża, bije B3. Jak ten ruch zobaczyłem, no to sami rozumiecie, że mało z krzesła nie spadłem. Na całe szczęście, no nawet podstawiając tego piona, ja nadal nie stoję tutaj gorzej. To jest najśmieszniejsze. E, e, natomiast no, podstawienie tego mata w takiej pozycji to jest żenujące, e, no bo, bo czarne mogły tego króla ustawić na każdym, każdym polu. Tutaj mogły no, wszędzie go ustawić, gdzie tylko chciały. Mógł stać na każdym polu e, po ich stronie szachownicy niemalże, gdziekolwiek. Ja go ustawiłem na A6, na jedynym e, polu. Które może być ryzykowne, a dlaczego może być ryzykowne dla czarnego króla? No to bardzo proste. Goniec kontroluje diagonale. Jeżeli skorzek odchodzi, to nagle ten król nie ma żadnego posunięcia, staje się słabością taktyczną. No i tutaj bardzo szybko się to materializuje. No mat, wyjątkowo elegancki, aczkolwiek niespecjalnie elegancki dla zawodnika grającego czarnymi, który od 30 ruchów piłował sobie specjalnie ten punkcik powolutku, technicznie, pomalutku, a tu łup, cios w twarz. I do widzenia. Także to było wyjątkowo nieprzyjemne, ale no, dokładnie wtapia się to w ten temat, o którym mówimy. Jeżeli nasza jakaś figura i nawet jest to król, a może przede wszystkim król, ma mało posunięć, może się zrobić e, problem. E, o królu. Będzie oczywiście osobny temat, bo król no zawsze jest słabością taktyczną, jeżeli coś wokół niego się dzieje. Tak? Możemy królowi mata wstawić w dowolnym miejscu szachownicy, i to jest chyba jeden z najlepszych przykładów. Król sobie stoi na A6, no i, i nawet tam dostaje eleganckiego mata w jednym ruchu aż 1-2 minuty jest opóźnienia na YouTube. Mi się wydawało, że tylko 30 sekund, ale faktycznie może, może, może ta różnica jest taka, taka duża. Dobra, jeszcze mam tu jakieś przykłady, nie jest ich tak strasznie dużo. Yy, niestety. Pytanie, po co kruszet na A6? Yy, to jest dobre pytanie. Ja myślałem, że on się tam przyda. No, ogólnie nie miał tam wielkiej roli. Natomiast no, jego niesamowicie nie wiadomo po co, jaka batalia zakończyła się raczej niepowodzeniem. Mógł sobie stać spokojnie gdziekolwiek indziej. Ale poszedł na 6 i tam dostał pięknego mata. Do zobaczenia, Pablito. No partia się skończyła remisem. Partia się skończyła remisem. Ja oczywiście tutaj nie zbiłem. Aż taki słaby to nie jestem. Zagrałem w skoczek c5. Przeciwnik zbił, zbił. No tu widzimy, że też są jakieś problemy u, u białych. No, ale wymieniły wieżę, która nigdy nie mogła wejść do gry. No i tutaj się raczej łatwo już potoczyło. Ja już nawet nie grałem specjalnie na wygraną tego. Troszkę stoję wyżej, ale ale tutaj nawet się nie ma jak przebijać za bardzo. Teraz białe, białe stoją bardzo solidnie. No i tak sobie chodziliśmy, chodziliśmy. Tu się jeszcze jakoś pokusiłem o jakąś grę na wygraną, ale a, no właśnie. Przeszła taka wieżówka no i, no i sobie chodziliśmy. Już nawet nie pamiętałem jakie było zakończenie tej partii. Dla mnie ona się skończyła na ruchu wieża B3. Dalszy część, dalsza część Została wymazana z pamięci, no bo, bo co tu pamiętać. Eee... <laughs> Proszę, eee... WhiteCode przeszedł <laughs> z YouTube'a na Twitch'a. No, plusem YouTube'a jest to, że te filmy można sobie zobaczyć eee... również po zakończeniu transmisji przez bardzo długi czas, one tam nie, nie, nie nikną, eee... a na Twitch'u jest chyba troszkę szybciej a dzięki, dzięki, że są tacy użytkownicy jak Jebus Sztos który e, wchodzi na YouTube, dać łapkę w górę i wraca na Twitcha, to mi się podoba i Gdyński Byk również no to jesteście w porządku chłopaki e, dobra, kolejna kolejna partyjka, jedna z ostatnich które na dzisiaj przygotowałem jedna z ostatnich które na dzisiaj przygotowałem to była taka partyjka Białym grałem z arcymistrzem Waipchavem z Indii. No i ogólnie to dawałem mu, tak mi się przynajmniej wydawało, lekcje mocnych szachów. Ale skończyło się jak się skończyło. Skończyło się dramatycznie źle. Otóż. No, coś tu pokręciłem. A, już wiem, co pokręciłem. Dobra. Była sobie taka pozycyjka. Dziwna, mocno dziwna pozycja. Ja zagrałem tu ostatnim ruchem skoczek D5. Zaszachowałem. Przeciwnik odszedł król E6. Ja zagrałem skoczek C7, przeciwnik król E7. No, ja mówię, no mogę tu oczywiście. Mogę tu oczywiście remisować, no ale nie chciałem remisować, bo mówię no kurcze, on ma takie dziwne te figury, jedna wieża wisi tutaj, druga wieża wisi tutaj, goniec nie gra król w centrum, no mam może tam jakiegoś coś mniej, nawet nie wiem ile, jednego piona mniej, no ale, ale ta aktywność tych moich figur, mówię, tutaj jedna wieża ogranicza wszystko, yy, druga wieża. Stoi na siódemce, no po prostu zaraz go zgrilluje jak jakąś smaczniutką krewetkę e, i że zaraz, zaraz, no zresztą od początku go tam, e, no ja liczyłem na to, że wiozłem. No i ogólnie miałem przewagę i miałem tutaj wybór. Wybór miałem następujący, czy zagrać e, C3 czy C4. Dlaczego taki ruch? Eee, no, dlatego, bo ja zagrałem C3. Oczywiście, Wy zaraz odpowiecie na pytanie, dlaczego jest to mm, słaby ruch. Ja zagrałem C3, bo mówię: no, jeżeli on tutaj pobije, no to goniec wraca i będzie z pola B4 zaraz atakował na, na tego yy, króla. No, na przykład, takim yy, wariantem, który mógłby się jakoś tam zmaterializować. To jest bc, goniec c3, teraz wieża broni, pola b4, a my i tak dajemy szacha, no bo na to jest szach i widełki na króla i na wieżę. A jeżeli król sobie odchodzi na d8, to podejrzewam, że tutaj można spokojnie wrócić na d5 i zaczynają grozić jakieś bardzo nieprzyjemne rzeczy. Na przykład gonie C7, nawet B3 można zagrać, wisi pionek na F7. Tak naprawdę pozycja jest z każdej strony zła. Aktywność figur białych jest świetna. Tak ja sobie wymarzyłem, no ale tutaj jednej rzeczy nie zauważyłem. Jednej rzeczy nie zauważyłem i ee, jaka to była rzecz? Co Wy mi tu podpowiecie? Kuba Bytnar mówi pozdro od Marcela. Nie wiem którego Marcela, znam wielu Marcelów, ale miło mi też pozdrawiam Marcela. O, na YouTube można live'a przewijać, no nawet nie wiedziałem tego. Przymrozek tutaj mądre rzeczy sugeruje, a programistyczna samodzielność jest jeszcze szybsza niż przymrozek. Brawa dla programistycznej samodzielności. Dokładnie tak. Zapomniałem o tym, że tutaj może być taki motyw. To jest znowu połączenie i słabości taktycznej takiej niebronionej figury, a do tego, do tego figury, która ma mało ruchów. Przeciwnik zagrał mi wieża BG7. Teraz już nie mogę zwrócić się z skoczkiem na D5, bo wieża bije D5 po prostu. Więc muszę zbić wieża G7. I teraz nawet nie skoczek F6, bo na skoczek F6 jeszcze tu bym miał BC z na wieżę. Tylko najpierw B bije C3. I dopiero, jeżeli ja zagram BC3, ja tak nie zagrałem, tylko próbowałem. I to zresztą jeszcze doprowadzi do remisu, bo ja zagrałem wieża G8. Natomiast puentą jest to, że na BC jest skoczek F6 i właśnie się okazuje, że wieża nie ma żadnych posunięć, i król zaraz ją zdobywa. Czyli tutaj taka troszkę bardziej może zaawansowana metoda wykorzystania tego, że ta wieża stoi niezbyt dobrze, że wieża nie ma ruchu. takie trochę bardziej skomplikowane uderzenie, ale jednocześnie bardzo skuteczne. Jeżeli sobie materializujemy w głowie, że ta wieża może być słabością, no to wtedy tak nie wpadamy w taką pułapkę. A ja wpadłem. Mój przeciwnik grał na to, on na to liczył, on się na to zasadzał, a ja wpadłem jak śliwka w kompok No nie mogę powiedzieć, że to jest jakoś tam wytłumaczalne, nie jest, takie rzeczy każdy zawodnik powinien widzieć, nie tylko arcymistrz, natomiast no mi to kompletnie umknęła ta idea skoczka na F6 albo połączenia tej idei z ruchem, z ruchem BC no bo tak jak mówię, jeżeli skoczek F6 od razu no to to wtedy to wtedy, to wtedy CB, CB4 no i jeszcze tutaj a no, i po prostu, jak wieża odchodzi, tutaj no to dajemy szacha i po G8, chociaż to też już nie jest taka jakaś wygrana pozycja, tak mi się wydaje. No, jaka to ona tu wygrana, chyba nadal walczy o remis, ale po, po, ruchu, BC, po ruchu BC też jest jeszcze nieciekawie. Chociaż tu jeszcze była ciekawa kontynuacja. A to, to wrócimy zaraz, dlaczego C4 było lepsze pierwszej pozycji. Natomiast w partii był jeszcze jeden ciekawy moment, choć nie do końca na dzisiejszy temat. Mianowicie tutaj e, okazało się, że przeciwnik, e, że przeciwnik fajnie e, jeszcze znalazł taką taktykę, że jak wieża tutaj, to wieża A1, skoczek w D5 szach. No i teraz się okazuje, że nawet można król na e, D6, bo na wieża, e, bo na skoczek C3 po prostu wieża D1, a tutaj i tak nie, tu, tu już nie ma następnego ruchu. Skoczek D1 dorabiamy sobie Hetmana i wygrywamy. no A, a w tej pozycji po prostu nie ma w jaki sposób e, bronić się przed promocją. Tutaj była taka fajna jego sztuczka z jego strony. Ale ja zagrałem tutaj akurat dobrze, bo ja wtrąciłem szacha. Nastąpiło króle w 6 ja nie wiedziałem, ale niesamowicie yy, yy, nieświadomie yy, znalazłem jakąś ładną sztuczkę obronną, bo tu się jeszcze mogłem uratować. Zagrałem wieża B1 yy, i po ładnym kolejnym ruchu skoczek B6, czyli jednocześnie broniąc gońca i broniąc pośrednio pionka na B2 z uwagi na tego szacha już jest przegrana yy, białych, yy, tak białych. Natomiast tutaj jeszcze mogłem zagrać nieoczekiwanie przy tym królu już stojącym na F6, ale tak jak mówię, to nie jest do końca temat dzisiejszych zajęć ee, wieża bije C8 i na wieża A1 skoczek D5 i teraz jest różnica, y, dlatego bo y, król, y, jeżeli idzie król na G7, to z tego co pamiętam. O, no właśnie, jaka tu jest różnica? Ja już nie pamiętam, jeszcze dzisiaj to patrzyłem, jaka była różnica, i już wszystko zapominałem. Znowu będę musiał prosić Was o pomoc, chyba że mi się coś pomyliło. Wierzaj 8. No nie pamiętam, jaka tutaj była różnica, więc nie będę teraz wymyślał, bo tu się na pewno mogłem uratować. I to w taki bardzo fajny sposób. A, już wiem, może właśnie wieża E8 było błędem, to co ja wtrąciłem. Tak, trzeba było wieża C8 i na wieża A1 skoczek D4, skoczek D5. Tak, 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 tak. tak. I na król D6 właśnie tutaj wieża D4. To, to ratowało. I teraz na B1. I teraz na b1 mamy skoczek d4, szach po prostu. Dlatego tutaj y, trzeba chyba królem. Dobra, nie będę wam tego pokazywał, bo już sam nie pamiętam tych niuansów, y, które tutaj były. Natomiast białe się tutaj fajnie, y, fajnie ratowały. Białe się tutaj fajnie ratowały, y, ale... No, kluczem dla naszego dzisiejszego materiału jest to, że po króle 7 nie można było tak zagrać jak ja, to było złe w C3, no bo właśnie się okazuje, że nagle materializuje się ten wariant i głównym motywem taktycznym, który wykorzystują tu czarne, jest to, że wieża na G7 nie ma posunięć, że wieża na G7... Jest problemem taktycznym, jest słabością taktyczną i czarne świetnie to wykorzystały, a te inne e, warianty, które powstawały, które e, mogły, które tam jeszcze ratowały chyba białe, no to już były jakby pokłosiem tego, że, że sytuacja się zmieniła i białe z dobrej pozycji rozpaczliwie szukały remisu. Ja tego remisu nie znalazłem. E, w Pozycji wyjściowej, o której mówiliśmy, mogłem zagrać C4 i to było genialne posunięcie, dlatego, bo różnica jest duża, mianowicie teraz, jeżeli tak, 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 to mamy pole D5 i ono, ono zmienia tutaj bardzo wiele. Znowu niestety tego wszystkiego kurczę, nie popatrzyłem dokładnie, bo już właśnie nie pamiętam wszystkich szczegółów, które, które są tutaj bardzo istotne. Jakoś sobie nie mogę przypomnieć tego wszystkiego. No bo skoczek D5 Król F8 to znowu jest jakiś wariant. Być może akurat w tej pozycji to jest dobre, ale to właśnie trzeba było dokładniej sprawdzić, bo może się okazywać, że ta końcówka jest dla białych dobra. Tylko że tutaj było coś mocniejszego, dlatego bo ta przewaga, ta przewaga białych była całkiem całkiem, całkiem duża. I dlatego zastanawia mnie to, że. Nie pamiętam, co tutaj trzeba było zrobić. To mnie akurat bardzo mocno zastanawia. Może tutaj sobie jakoś rzucę okiem na to, bo to naprawdę dziwne, że nie pamiętam jak to się remisowało. Znaczy akurat w tym wypadku już wygrywało. Wszystko mi wypadło z głowy. Eee, bo jestem po prostu, ja wam takie głupoty opowiadam. I wy mnie słuchacie. No właśnie, no bo to tak jest, jak się mówi głupoty. Dobrze, że to sprawdziłem, co miałem zapisane. Yy, bo właśnie skoczek c7 nie jest jeszcze błędem, tylko tu trzeba po prostu w tej pozycji, w tej pozycji zaczynać od c4. No dokładnie tak, żeby nie zezwalać na tą słabość taktyczną, bo król z pola e6 nie jest w stanie zaatakować tej wieży na g7 stojącej. I teraz tej idei po prostu nie ma. Dobrze, że sobie to sprawdziłem, bo bym dalej gadał głupoty. No i teraz ruchu skoczy, no zresztą nawet tutaj skoczek na 6 nie może pójść, no bo mamy skoczka na D5. No. I C4 dlatego jest bardzo dobry, bo po prostu broni tego skoczka na D5. I nie ma tutaj żadnej idei, a ja dopiero się przygotowuję, czy to do ruchu skoczek C7, czy to do czegoś innego. E, utrzymuję to napięcie w centrum. E, I tutaj, oczywiście, to jest troszkę bardziej złożone. To jest jeden z tych przykładów, w których y, no, utrzymanie skoczka na D5 po prostu nie wygrywa partii samo w sobie. Daje tylko e, taką dominację pozycyjną, bo ten król na S6 jest ogromnie. Niebezpieczny, i, i, e, i można to wykorzystywać. E, tutaj nawet się pojawiają e, na przykład. Jedną z idei może być to, że jak wieża c5, ja pamiętam, że ja liczyłem takie jakieś sztuczki, to czasami nawet skoczek g6 tutaj i jakiś szach z odsłony na przykład taki, w niektórych wariantach to mogło działać. Akurat tutaj chyba nie wygrywa, bardziej to chciałem pokazać jako ideę, także po ruchu c4 takie idee by się mogły właśnie Zjiścić, no ale niestety ja tego C4 nie zagrałem w dobrym momencie. Idea jest oczywiście taka, już tutaj jakby pokazując sens, że dopiero po BC dajemy tego szacha i wtedy tym gońcem uciekamy i wszystko się i wszystko się właśnie świetnie wyjaśnia i ten goniec dochodzi tam gdzie powinien, czyli C4, jeżeli czarne chce walczyć z tym skoczkiem na D5 i biją w przelocie, to my mamy właśnie wtrąconego, bardzo ważnego szacha i dopiero po króle e7 goniec bije c3. E, taka tutaj można powiedzieć taktyczna, e, te, te taktyczne detale, ale bardzo istotne e, było to, żeby to wszystko zrozumieć. Ja nie zrozumiałem tego, że przy królu na e7 Pojawia się słabość na G7, może się pojawić słabość wieży na G7, i zamiast wygrać ładną partię, to tę partię przegrałem, bo ta partia wcześniej miała jeszcze swoje blaski i cienie to wam mogę pokazać, bo tutaj zrobiłem taką chyba nie do końca poprawną, ale bardzo ładnie wyglądającą rzecz. Zobaczmy może od początku bo, bo pewnie nie wszyscy widzieli tę partię, podejrzewam, że prawie nikt. Eee... To jest właśnie wariant, w którym przegrywam białymi i czarnymi. Tutaj przeciwnika jakoś szybko zdominowałem, pamiętam, on tutaj nie znał teorii. Obie strony grały nie do końca precyzyjnie. Pozycja teraz jest ogólnie bardzo dzika. Ja tu byłem bardzo z siebie zadowolony. W pewnym sensie grałem przeciwko temu Hetmanowi, liczyłem, że on ma mało pól i że będzie tutaj słabością taktyczną. No, i H4, i na to się przygotowałem. Mówię, a to będzie, to będzie moja partia, i sobie przygotowałem bicie tutaj. Że jak on bije, to ja bije. On tu, jeżeli on by zbił, on tak nie zagrał. No, to ja tutaj mówię, bije. I zaraz tam Mata daje. I chyba tego Mata w ogóle, w ogóle daje, prawda? No, bo jeżeli Hetman odchodzi, no to daję po prostu szacha. Także byłem z siebie dumny i blady z tej idei, ale niestety przeciwnik odszedł wieżą na F8. Ja tutaj zbiłem, on zbił pionkiem, nie pamiętam czy to było dobre, czy nie. Ja zbiłem, ja odszedłem tutaj, on zbił tak. No i taka pozycja powstała niestandardowa, w której mam pionka mniej, ale lepsze figury, lepiej rozwinięte te czarnopolowe. Eee, ten czarnopolowy goniec ma tutaj sporo opcji do gry e, także to dość logiczny sposób przeszło do tej pozycji no i w tej pozycji się popisałem i partię przegrałem, bardzo mi ona zresztą przybiła muszę wam powiedzieć, e, bo, bo, bo fajnie to szło na koniec końców e, żarło, żarło i zdechło jak to się kiedyś mówiło e, i na zakończenie dzisiejszych zabaw, mam taką małą pozycyjkę z partii z, z nidzhatem No Tutaj mogę pokazać od początku, ogólnie to nie była za dobra partia w moim wykonaniu. No, chyba ją zremisowałem, ale, ale partia była dziwna. Mogę Wam pokazać, jak to wyglądało. Nie ma problemu. I chyba. I właściwie ten najciekawszy moment pojawił się tutaj. Chociaż akurat ten temat, ten temat, który, który mamy na dzisiejszych zajęciach już od dłuższego czasu, był tutaj dość Widoczny w tej pozycji, mianowicie która figura czarnych przez te kilka ostatnich posunięć sprawiała wrażenie takiej, która nie ma posunięć. No, która nie tyle sprawiała, która po prostu nie ma posunięć. Która może być największym zagrożeniem dla taktycznych elementów czarnych? No, odpowiedź nie jest oczywiście specjalnie skomplikowana, chodzi o tego gońca na S ten goniec nie ma odejść i się wydaje, że to jest nieistotne. A jednak. A jednak jest to istotne bardzo. No i jeżeli sobie zadamy pytanie, która ta figura, która figura czarnych może być problemem taktycznym, no to mamy szansę znaleźć posunięcie, które to wykorzystuje. Oczywiście pamiętajmy, ostatnim ruchem czarnych było BA, no to mówimy, kurczę, z nam pionka trzeba odbić. Ale szachy to nie warcaby, to jest ta dość istotna różnica. Bicie wcale nie jest obowiązkowe. I tutaj można wykorzystać to, że goniec na e6 jest figurą stojącą po prostu źle. Jak byście to wykorzystywali? Chwila zawahania. A co tam się dzieje w Lidze Mistrzów? Macie jakieś odpowiedzi? No, tutaj już jeden prymus w klasie Mateusza, Przymrozek, już powiedział, co się dzieje. Przymrozek to jest kozak. O, Porto ma szansę wyeliminować Juventus. Co tu się dzieje? I bardzo dobrze, przymrozek Zoid X3 oraz GenJuan proponują ruch D3 na D4. I właśnie jest to świetne posunięcie. Dlaczego? Dlatego, bo jeżeli Abie B3 to gramy D5 i ten goniec na E6 jest zdobyty. Oczywiście ta, to jeszcze nie jest jakaś rozstrzygnięta pozycja. Tutaj czarne mają jakieś tam pionki za figurę i tak dalej. Ale białe stoją znacznie lepiej. Białe mają dużą przewagę. Ten mankament gońca uwidacznia się nawet w takiej linii, że bijemy tutaj, bijemy tutaj, gramy, a B3 czarne mają już dwa pionki przewagi. I teraz nie skoczek E6, bo skoczek E6 to... Nie wiadomo jak dalej rozwijać inicjatywę, ale tu jest jeszcze taki ładny sztos, takie ładne uderzenie, skoczek c3 na d5, e, operacja atakująco wymienna tak naprawdę, ale dlatego dałem to na koniec, bo to jest wykorzystanie ogromnej liczby elementów w pozycji, i taktycznych, i strategicznych. Oddaliśmy dwa pionki po to, żeby zburzyć centrum przeciwnika, żeby zmaksymalizować aktywność naszych figur, no, i na koniec wykorzystujemy nie tylko to, że goniec jest, nie ma ruchów, nie tylko to, że Hetman jakiegoś tam rentgena tworzy, ale również to, że mamy, nie wiem, gońca na diagonali, który, który teraz wjeżdża po królesku na własne włości. Tutaj wszystko będzie zaraz masakrowane i tutaj oczywiście powiecie, że to jest jeszcze wszystko nie takie proste i macie rację to jest pewnie bardzo niejasna pozycja, jakbyśmy się wgłębili w analizę pobiciu, co się dzieje to jeszcze tutaj różne rzeczy mogłyby powyskakiwać ale nawet jakieś prymitywne posunięcia nawet podejrzewam że nawet takie jakieś rzeczy tego typu mogłyby wygrywać, bo widzimy, że ten goniec teraz Strzela na wieżę, wisi, pion, wisi skoczek i zaraz zdobywamy więcej materiału i prawdopodobnie wygrywamy partię, na przykład Hetman bije, Hetman bije E2, E bije D7, bijemy tutaj, wisi wieża, wisi pionek, a i tak już mamy figurę no za trzy pionki, ale zaraz te, te, te pionki będą, będą spadać. Także tutaj Abbasow Zamiast tego automatycznego posunięcia, on zbił skorze A4, i tak miał przewagę oczywiście, bo struktura białych pionów jest lepsza, widzimy, że ten pionek na A6 jest od, odstały, jest mankamentem pozycji czarnych. Także i tak białe stały tutaj lepiej. Natomiast gdyby bardziej uwierzył w słabość tego gońca, w, w taktyczną słabość tego gońca a Basow zagrałby d4 no i potem d4 e, no byłoby naprawdę byłoby naprawdę cienko e, także tutaj e, gdyby tak nastąpiło e, bardzo trudne byłoby obronienie tych wszystkich e, punktów e, w tej pozycji i prawdopodobnie musiałbym się cóż e, obejść spyszna e, raczej bym się tutaj nie załapał na remis. Patrzę jeszcze, czy miałem przygotowaną jakąś pozycję, ale wydaje mi się, że już wszystkie pozycje, które przygotowałem na dzisiejszy wieczór wyczerpaliśmy. Także powoli się będę dzisiaj zbierał. Wielkie dzięki za to, że byliście. Mam nadzieję, że ten temat był jakoś kompatybilny z tym tematem, o którym mówiliśmy wcześniej. Że to wzbogaca Waszą wiedzę o tych elementach taktycznych, które, mm, które są tak naprawdę w każdej pozycji. Jest jeszcze dużo tematów do omówienia. Tutaj zacząłem sobie robić nawet taką listę e, o jakimś związaniu: rentgenie, o królu, o, o tym, jak dobrą taktycznie figurą jest skoczek, czy o wtrąconych ruchach. To wszystko jeszcze Was czeka. E, mam nadzieję, że na kolejne zajęcia przygotuję troszkę więcej przykładów dzisiaj było ich troszkę mało e... forma moja forma moja forma słaba dzisiaj e... jeśli chodzi o częstość moich transmisji no to ostatnio nie były tak często w zeszłym tygodniu tylko dwie e... w tym tygodniu też poniedziałek wtorek dwie ale przypominam i zapraszam gorąco wszystkich od soboty e... Champions Chess Tour z udziałem wszystkich, na, no niestety bez Janka Dudy, bardzo mnie to martwi ale e, no, nie, nie we wszystkich turniejach tego cyklu Janek zagra e, jeszcze jakieś na pewno zagra, ale e, tutaj też zależy to od jego wyników gdyby m, pokonał Wesleya so w poprzednim e, turnieju to Janka byśmy zobaczyli w tym, w tym kolejnym odcinku natomiast no niestety Niestety Janek no teraz jest dziesiąty w klasyfikacji Grand Prix. To nie, to nie pozwala na automatyczny awans. No i Janek musi czekać na kolejne, kolejne imprezy. Natomiast Pablo, Pablo Nauta pisze, czy to jest transmisja tylko na YouTube, czy też na innym serwisie. Na Twitchu też jest, też jest na Facebooku. To wszystko jest w tym samym czasie transmitowane, także możecie sobie zerknąć tam, gdzie chcecie natomiast, natomiast bez, bez wątpienia wracając do tego co chciałem powiedzieć Champions przez Tour startuje w sobotę, będzie dużo emocji, Magnus Carlsen Alireza Firuja, Shahriar Mamediarov, Anish Giri nie pamiętam kto jeszcze na pewno będzie dużo emocji znakomity turniej, dzisiaj zresztą rozgrywany był turniej kwalifikacyjny zrobiono taki turniej kwalifikacyjny z trochę takimi randomowymi z zawodnikami Grandelius, Pichot, Wenderman, nie pamiętam jak ma dokładnie, Wenderman, sekundant Jordena Van Foresta oraz Ariantari grali w tych eliminacjach. Dwóch zawodników z tych czterech zobaczymy w sobotę, nie, nie wiem jak się skończyły wyniki, może ktoś wie, natomiast oni, oni się znajdą. W szesnastce zawodników zobaczymy również... Jordyna Van Foresta, czyli zwycięzcę turnieju w Tata Steel Masters. Także no, będzie trochę świeżych nowych twarzy. Van Forest pokazał się ze świetnej strony na turnieju w Holandii. Myślę, że tutaj też będzie ciekawe oglądać jego poczynania. Także zapraszam gorąco od soboty od 17:00 przez kolejne 9 dni o 17:00 będzie ruszała transmisja. Ja będę codziennie tak myślę jeżeli nie zdanie się nic nieprzewidzianego, a gości jeszcze nie wybrałem, nie zaprosiłem, zaraz muszę to robić. No i nie zapominajcie, że to oczywiście przed nami jeszcze 3 dni do tego wydarzenia, środa, czwartek, piątek, w środę, czyli jutro, Marcin Krzyżanowski, jeśli się nie mylę, o godzinie 20 w czwartek. Kacper Polok o godzinie 18.30 i w piątek Anna Kantane też chyba o godzinie 20.00, tak jak Marcin Krzyżanowski, gorąco Was zachęcam do e, znalezienia czasu na udział w tych lekcjach. E, oczywiście możecie je sobie potem obejrzeć w YouTube z odtworzenia, ale chyba dużo fajniej oglądać na żywo, wejść w interakcję z prowadzącym i. No i nauczenie się czegoś. Na dzisiaj powoli się zwijam. Wszystkich, którzy jeszcze tego nie zrobili, proszę o zostawienie po sobie śladu na YouTube w postaci łapki. Tych, którzy jeszcze tego nie zrobili, proszę o obserwowanie naszego kanału na Twitchu bądź zasubskrybowanie się na YouTube. Najlepiej z powiadomieniami, żeby nic wam nie umknęło, czyli z tym dzwoneczkiem, który gdzieś tam można znaleźć. No i do zobaczenia na naszym kanale już jutro, a jeżeli chodzi o transmisję z Champions przez Tour, no to od soboty. Wielkie dzięki za dziś.